Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW M5 E34. I to nie będzie byle jaki test, bo po pierwsze, będzie w nim wiele ciekawostek i faktów, a po drugie, to nie jest byle jakie M5 E34. Dokładnie tym egzemplarzem M5 Sabine Schmitz jeździła po Nürburgringu jako Ring Taxi. Tak. Ta Sabine Schmitz, czyli legenda Nürburgringa, mówi się o niej nawet czasami i królowa Nurba i wcale się nie dziwię. Znana z jazd właśnie jako kierowca Ring Taxi oraz też była pierwszą kobietą, która wygrała 24-godzinny wyścig na Nürburgringu. Potem mogliśmy ją też wielokrotnie widzieć, m.in. w Top Gearze, gdzie pamiętny był też przejazd tranzytem po tym torze i zakład z Jeremym Clarksonem. Niesamowita osoba i genialny kierowca. Niestety Sabine zmarła na nowotwór 17 marca 2021 roku w wieku 52 lat. Po jej śmierci jeden z zakrętów na Nürburgringu został nazwany jej imieniem i nazwiskiem. Jak jeździłem tym autem, to aż miałem ciarki. Mimo, iż auto w porównaniu do dzisiejszych samochodów, a nawet i kolejnej generacji, czyli E39, jest no bardzo mocno różne. Ale po kolei. Chcesz kupić używane auto, ale boisz się o jego historię? Sprawdź raport z firmy Car Vertical, czyli firmy specjalizującej się w raportach z historii danego pojazdu. Przykładowo, jakbyście chcieli kupić używane BMW serii 5 i chcecie mieć pewność, jaką miało historię, to należy wejść na stronę www.carvertical.com/pl, wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu i sprawdzić jego historię. Raport pokazuje uszkodzenia, pochodzenie, przebiegi, ewentualne kradzieże czy nawet klęski żywiołowe, w których mogłoby brać udział. Jak widzicie teraz na ekranie, można czasem trafić na naprawdę przykrą niespodziankę, więc warto sprawdzić historię przed jej zakupem. Na hasło Autowizja jest 30% rabatu na raport. Zapraszam. Zapraszam do M5 E34. A E34 to druga generacja piątki, w której było M5. Pierwsza to E28. I egzemplarz, który testuję, to wersja przedliftowa z 1992 roku. Z roku, kiedy to na przełomie września i października do M5 E34 weszły aerodynamiczne lusterka, ale ta sztuka jest nieco starsza i w związku z tym ma jeszcze zwykłe lusterka. Zmiany więc względem nie wersji M to zderzaki, felgi czy emblemat. Czyli tak naprawdę detale, które łatwo było też podmienić w zwykłej E34, ale o to w tym chodziło. To miała być bardzo szybka i komfortowa limuzyna i taka też była E34. Chociaż nie zawsze limuzyna, bowiem M5 E34 występowało również w wersji Touring, czyli kombi. Ach, też śliczne auto. Pora na pierwszą ciekawostkę, czyli lakier indywidual. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale M5 produkowano od 1988 do 1995 roku i już wtedy można było wybrać lakier z palety indywidualnej. Czyli poza klasycznymi lakierami, ludzie wybrali też aż 72 barwy spoza standardowej palety. Teraz na ekranie widzicie niektóre z nich i trzeba przyznać, że część z nich jest naprawdę świetna i bardzo odważna. I tylko 366 sztuk pomalowano w lakiery indywidual, co jest super małą liczbą, zwłaszcza, że M5 E34 wyprodukowano w ilości 12254 sztuki. Druga rzecz, która mogła być różna w M5-kach, to felgi. Przez cały swój żywot M5 E34 występowało z trzema różnymi modelami felg, z czego dwie pierwsze to tak naprawdę to samo koło, tylko z różnymi nakładkami. Mówię tu o kołach M-System 1 i M-System 2, które to miały albo turbinę, albo gwiazdę. Na testowanym modelu jest właśnie Throwing Star, czyli moim zdaniem najlepsza felga dla M5 E34. I te dwie felgi to rozmiar 17, a większa 18 to wzór M Parallel Spoke Styling 37. I jeszcze taka ciekawostka dotycząca tych 17-calowych z nakładkami. Otóż te nakładki poprawiają też chłodzenie hamulców, dlatego ważne jest, żeby poprawnie je nałożyć, by spełniały swoje zadanie. Zobaczcie, w bagażniku jest właśnie to koło, ale bez tej nakładki. Czyli tak naprawdę auto ma 5 takich samych kół i 4 nakładki. Z takich kolejnych ciekawostek, to przez 7 lat auto występowało z 5 różnymi kierownicami. Tak, aż 5 różnych, które również występowały w zwykłych modelach E34. Jedyny ozdobnik, jaki się pojawiał na kierownicy względem nie modeli M, to były 3 kolory znane z modeli właśnie M. Były 3 różne kierownice trójramienne oraz 2 czteroramienne. Osobiście najbardziej jestem fanem tych trójramiennych, bo te czteroramienne no zawsze mi wyglądały jak jakaś taka podróbka. Dobra, to jeszcze jedna ciekawostka i zaglądamy pod maskę. Otóż wyznacznikiem M5 od zwykłej wersji E34 była tylna kanapa, która mogła być dwumiejscowa i wtedy miała na stałe zabudowany podłokietnik.
Było to stosowane w początkowych modelach, ale od 1990 roku stało się to opcją. Pozostałe M5 miały po prostu na środku podłokietnik i były pięcioosobowe. Dobra, bo już nie wytrzymam. Zaglądamy do silnika, bo to jest jeden z tych detali, które uwielbiam w E34, czyli maska otwierana do przodu. No przyznacie, że wygląda to fantastycznie. Zresztą silnik też jest fantastyczny. Pod maską pracuje wolnossące rzędowe 6 cylindrów o pojemności 3,8 litra, które generuje 340 koni i nieco ponad 400 Nm. Warto też dodać, że były M5 E34 ze słabszym silnikiem 3,6 litra, które miały 315 koni oraz 360 Nm. Kodowe oznaczenie silnika to S38, gdzie dla mniejszych pojemności to było S38B36, jak 3,6 litra, a dla większej to było S38B38, czyli 3,8 litra. I silnik S38 był rozwinięciem jednostki montowanej w poprzedniej M5, czyli w E28. I M5 z 3,6 pod maską robiła setkę w 6,3 sekundy, natomiast 3,8 w 5,9 sekundy. Prędkość maksymalna to 250 m na godzinę. A tak brzmi M5 E34, oczywiście z seryjnym wydechem. Pięknie to gada, taka klasyka BMW z tamtych lat. Cała moc była przenoszona oczywiście tylko i wyłącznie koła tylne oraz tylko i wyłącznie za pomocą manualnej i tutaj 5 lub 6-stopniowej przekładni. W obu przypadkach była to skrzynia Getrak, gdzie 5 to był Getrak 280x5, natomiast 6 to był Getrak typu D. I skrzynia 5 była do maja 1994, potem przez nieco ponad rok oferowano 6-stopniowego manuala. Ja mam skrzynię 5, bo tak jak mówiłem, jest to egzemplarz 1992 roku. Skrzynia działała bardzo precyzyjnie i pewnie, chociaż w tym egzemplarzu przy bardzo szybkiej jeździe zdarzało się, że trójka nie zawsze idealnie wchodziła. No ale ten egzemplarz nie miał lekko, więc być może no coś tam się wcześniej stało. Zresztą, to muszę ze smutkiem powiedzieć, ale czuć, że ta sztuka no nie trzymała fabrycznych parametrów. Początkowo myślałem, że to po prostu kwestia wieku, ale po jeździe tą sztuką miałem możliwość wsiąść do odmiany poliftowej w kombi, też z silnikiem 3,8 i ona jeździła znacznie lepiej. Lepiej, czyli była znacznie bardziej żywa, żwawa, szybciej reagowała na gaz i była po prostu szybsza. No cóż, być może tyle lat katowania po Nürburgringu no przyniosły swoje efekty. Mimo wszystko, jazda taką babcią M5 robi niesamowite wrażenie. Czuć jak auto jest zwinne, lekkie, bo waży 1650 g, czyli niemal tonę mniej niż nowe, a silnik pięknie wkręca się na obroty. Do tego auto pięknie brzmi i zaskakująco komfortowo się prowadzi. Komfortowo, czyli w tamtych latach, były inne zestrojone zawieszenia i wyraźnie auta wychylały się na zakrętach. I to pomimo posiadania adaptacyjnego zawieszenia. Tak, dobrze słyszycie, M5 E34 w serii miało adaptacyjne zawieszenie. Nie było tam trybów jazdy, tylko system sam elektronicznie dobierał charakterystykę amortyzatorów na podstawie pomiarów aktualnej prędkości, przyspieszenia, położenia kierownicy czy przechyłu nadwozia. Ale to jeszcze nie wszystko. Otóż dla M5 E34 było coś takiego w opcji jak pakiet Nürburgring, w skład którego wchodziło m.in. jeszcze lepsze zawieszenie M-Adaptive z przełącznikiem EDC, który potrafił jeszcze mocniej utwardzić zawieszenie podczas jazdy.
To jest ten tutaj przełącznik PIS po prawej stronie od zegarów. Poza tym pakiet Nürburgring miał twardsze tylne stabilizatory, tylne felgi o szerokości 9 cali, gdzie były opony 2.55x40 w rozmiarze 17 dla odmiany sedan, a także i zmienny układ wspomagania kierownicy w zależności od prędkości. I co ciekawe, ten pakiet Nürburgring od maja 1994 przestał być pakietem opcjonalnym, tylko został seryjnie montowany dla każdej nowej M5, poza właśnie adaptacyjnym wspomaganiem kierownicy, czyli ZF serwotronikiem. Układ ten był nadal opcją. I tu niestety muszę też z żalem powiedzieć, ale zawieszenie w tej sztuce M5 prawdopodobnie było już wybite, bo zmiany ustawienia, no moim zdaniem, nie robiły nic, a auto nadal dziwnie dobijało na wybojach. Pewnie też zwróciliście uwagę, ale w tym egzemplarzu była klatka bezpieczeństwa, która oczywiście chroniła podczas wypadku, a także i całkowicie zasłaniała mi prawe lusterko. Tak, nic w tym lusterku nie było widać. To, co również nieco mnie zdziwiło, to M5 E34 nie występowało z kontrolu trakcji, za to zawsze miało szperę na tyle do 25%. O tyle mnie to dziwiło, że nawet agresywnie ruszając, ciężko tym autem zgubić trakcję. Nieźle. I nie mówię tu tylko o tym egzemplarzu, ale także o tej sztuce w kombi, która była w znacznie lepszej mechanicznej kondycji. Tam też bardzo ciężko było zerwać trakcję, jak się ruszało. Ale jak już wpadniemy w poślizg, to bardzo łatwo auto kontrolować, o czym pewnie wielu z Was widziało na filmach z innym znanym kierowcą M5 E34, czyli z Giorgio Tevazde. To akurat nie do końca pochwalam, bo wszystkie wyczyny chyba odbywały się w ruchu publicznym, ale trzeba przyznać, że umiejętności miał niezłe. Niestety, Giorgi też już nie żyje, zmarł w wypadku samochodowym, siedząc właśnie w M5 E34, ale niestety na miejscu pasażera. To nie on wtedy prowadził. To, co również wyróżniało M5 E34, to m.in. zawsze obecność dwustrefowej klimatyzacji i to w podstawie, gdzie w podstawie była manualna, a w opcji automatyczna, a także i zawsze był dodatkowy komputer pokładowy na środku deski rozdzielczej. Ach, kiedyś to było. A dzisiaj, żeby kupić M5 E34, trzeba wyłożyć minimum 30 tysięcy euro, czyli około 130-140 tysięcy złotych. I mówię tu o naprawdę zmęczonych egzemplarzach, bo takie lepsze zaczynają się od 40 tysięcy euro w górę. Warto też pamiętać, że M5 E34 było ostatnim ręcznie składem M5 w swojej historii. Cały proces budowy jednego egzemplarza trwał około 2 tygodni, a po zakończeniu produkcji każdy samochód trafiał na tor testowy. Podobno kierowcy testowi potrafili stwierdzić, kto był odpowiedzialny za składanie danego egzemplarza. Nieźle, co? I też taka dodatkowa ciekawostka, nie każdy egzemplarz był składany ręcznie w Niemczech. Otóż niemal 98% faktycznie było składanych ręcznie w niemieckiej fabryce w Garching, natomiast pozostałe 2,2% zbudowano z kitów w Roslin w RPA. Tak, auto było również produkowane w Afryce. I tak jak wspominałem wcześniej, łącznie wyprodukowano 12 254 sztuki M5 E34, z czego niemal połowa, 48%, to były sztuki z Europy z silnikiem S38B36, czyli tym słabszym 3,6 litra. Było też sporo wersji specjalnych, które dziś pewnie osiągają kosmiczne pieniądze. A jeśli chodzi o konkurencję, to trzeba wymienić takie legendy jak Audi RS2, Lotus Omega czy Mercedes 500e. Ach, co to były za piękne czasy. Piękne jak BMW M5 E34, czyli klasyczne BMW. Świetnie wygląda, świetnie jeździ i świetnie brzmi. Świetna jest też strona www.m5e34.pl, z której wziąłem niemal każdą informację, którą usłyszeliście na tym filmie. Gorąco polecam, bowiem jest tam niemal absolutnie wszystko, od opisu modelu, przez instrukcję użytkowania, po szczegółowe dane dotyczące poszczególnych M5 E34 i to sprzedanych na całym świecie. Ba! Jest nawet polski wykaz M5 E34 ze zdjęciami czy krótkim opisem, a nawet i numerem rejestracyjnym. No coś pięknego. Piękny jest też koncept M5 E34 w cabrio, ale niestety nigdy nie wszedł do produkcji, a jedyny wyprodukowany egzemplarz stoi w muzeum BMW. I na koniec jeszcze zachęcam, żeby zerknąć na mój test przepięknej BMW M5 E39, czyli kolejnej generacji M5. Generacji, która jest mocno inna niż E34. Nie tak surowa, bardziej luksusowa, no i ma już V8, dzięki któremu osiągi są znacznie lepsze. Tak samo jak i doznania dźwiękowe.
I ja wiem, że ten materiał być może był nieco rwany i chaotyczny, ale auto miałem naprawdę na krótko, a sam fakt, że tym autem jeździła Sabine, spowodowało, że połowę czasu po prostu chodziłem i podziwiałem to auto i nie potrafiłem nic innego zrobić. I z racji, że ten film publikuję w takim okresie, to proszę, uważajcie na siebie za kółkiem i uważajcie też na innych. Cześć!